Serdecznie witam w odcinku 10 playlisty Prometeizm pod tytułem Muszkieterowie, część pierwsza. W poprzednim dziewiątym odcinku opowiedziałem o człowieku popieranym przez naczelnego wodza działającym na szkodę Polski. W tym odcinku opowiem o ludziach hołdujących bezkrytycznie idei prometejskiej w drugiej połowie XX wieku. Na początek. Nawiążę do czasów XVII wiecznej Francji, gdzie w elitarnej kawalerii Ludwika XIII służyli żołnierze pełniący jego przyboczną gwardię. Żołnierzy tych nazywano muszkieterami gwardii lub po prostu muszkieterami. Do gwardii przybocznej zaciągali się szlachetnie urodzeni mężczyźni. I formację tę spopularyzował Aleksander Dima w swojej powieści Trzej muszkieterowie. Muszkieterowie cenili honor ponad życie i wiernie służyli swojemu władcy, broniąc go przed wrogami z jego otoczenia, jak również zewnętrznymi, dążącymi do obalenia jego władzy. Żołnierze ci cechowali się wysoką moralnością, bronili kobiet i słabszych. A więc można ich porównać do współczesnych patriotów. W odcinku tym opowiem o trzech rzekomych muszkieterach, nie broniących co prawda żadnego króla, ale ideę, która za sprawą Józefa Piłsudskiego zawładnęła umysłami polskich polityków po II wojnie światowej. Niestety ich działania daleko odbiegały od wzorców patriotycznych i nie miały nic wspólnego z interesami naszego małego imperium jak wspomniałem jednym z głównych propagatorów idei prometejskiej za granicą był Jerzy Giedroyć redaktor naczelny kultury w Paryżu w książce pod redakcją Witolda Listowskiego czytamy istotne jest pytanie o przyczynę bezkrytycznego właściwie podjęcia programu prometejskiego przez współczesne polskie elity. Niewątpliwym jest fakt, że to właśnie Jerzy Gedroid i jego najbliżsi współpracownicy byli pod tym względem łącznikami między drugą II a trzecią Rzeczypospolitą. A teraz informacje o trzech muszkieterach idei prometejskiej. We wspólnym artykule z 1977 roku Sprawa Polska-Sprawa Rosyjska podpisali się Adam Michnik, Jacek Kuroń i Antoni Macierewicz. Zwraca się uwagę na znaczenie czynnika rosyjskiego w polityce polskiej. Autorzy twierdzili, że gwarancją suwerenności Polski jest suwerenność narodów dzielących ją od Rosji. Pisali oni również, że hasło za naszą i waszą wolność jest bardziej niż kiedykolwiek dotąd jedynym realistycznym programem suwerenności Polski. No cóż, co najmniej dziwne jest pojmowanie suwerenności naszego imperium poprzez wiązanie jej z suwerennością sąsiadów. Suwerenność oznacza przede wszystkim niezależność, a nie uzależnianie się od sąsiednich krajów popierane przez trzech muszkieterów hasło za naszą i waszą wolność jest tylko wyświechtanym sloganem z rewolucji listopadowej o muszkieterach czytamy dalej zważywszy na genealogię polityczną Michnika Kuronia i Macierewicza a także ich rolę w opozycji wobec systemu władzy PRL można stwierdzić, iż program prometejski był po pierwsze podzielany przez czołowych przedstawicieli, zarówno lewicy laickiej, reprezentowanych przez Michnika i Kuronia, jak i późniejszego polityka Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a więc Antoniego Macierewicza. Czyli w latach 70. ideę prometejską, a może raczej neoprometejską, Popierało praktycznie większość ugrupowań, niezależnie od głoszonych przez nie poglądów. Obserwując współczesną scenę polityczną, stwierdzenie to odnosi się zarówno do aktualnie rządzącej partii, jak i partii opozycyjnych. Jeżeli sięgniemy do życiorysów tych trzech muszkieterów idei prometejskiej, opisanych w Wikipedii, to odkryjemy, że każdy z nich był działaczem, politykiem i historykiem, i wszyscy zostali nagrodzeni tym samym najwyższym polskim odznaczeniem, czyli Orderem Orła Białego. Co ciekawsze, wszystkie pozostałe osoby, zasłużone w propagowaniu idei prometejskiej, również odznaczono dokładnie tym samym Orderem. Czy można to uznać za przypadek? Trzy lata po artykule Michnika, Kuronia i Macierewicza Mieroszewski pisał w Kulturze Giedroycia Musimy szukać kontaktów i porozumienia z Rosjanami gotowymi przyznać pełne prawo do samostanowienia Ukraińcom, Litwinom i Białorusinom. I co równie ważne, musimy zrezygnować raz na zawsze z Wilna, Lwowa i jakiejkolwiek polityki czy planów które by zmierzały do ustanowienia naszej przewagi na Wschodzie kosztem cytowanych powyżej narodów. No cóż, Mieroszewski wyszedł przed szereg, wskazując na konieczność rezygnacji z Wilna i Lwowa w imieniu wszystkich Polaków, poza tym, chciał szukać kontaktów z Rosjanami popierającymi ideę prometejską. Jednym słowem, Mieroszewski dołączył do grona trzech muszkieterów i stał się ich kolejnym kompanem. Powstaje pytanie, czy tylko tych czterech muszkieterów broniło utopijnej idei prometejskiej, którą odrzucały nawet narody rzekomo ciemiężone. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w kolejnym odcinku playlisty Prometeizm. Na tym zakończę odcinek dziesiąty w którym wspomniałem o kilku muszkieterach idei prometejskiej, serdecznie zapraszam do odcinka jedenastego pod tytułem Muszkieterowie, część druga.